Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby Langstrom Extra, my tu nic nie zmyślamy. Ja mówię często w natchnieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Także proszę bardzo być z nami. Będziemy razem się modlić. Będziemy, no, spowiadać się, nie będziemy razem. Będziemy razem omawiać bardzo ważne i ciekawe tematy biblijne. Jeżeli Państwo będziecie do nas telefonować, do nas będziecie dzwonić, no nawet mogę udzielić też lekcji, udzielać lekcji języka rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego. Najbardziej może tych, bo to jest potrzebne. Rosyjski, angielski, niemiecki. Zapraszam. Maszyna leciała z Krakowa do Warszawy. Na pokładzie znajdowało się 59 pasażerów oraz 4 członków załogi. Jak powiedział Hubert Wojciechowski z lotniska Chopina, nikt nie ucierpiał. Pasażerom nic się nie stało, zostali przewiezieni z samolotu do salonu, gdzie zostali otoczeni opieką. Lotnisko Chopina zostało zamknięte na około 4 godziny do godziny około 23.30. Wszystkich pasażerów i osoby oczekujące na przylot prosimy o kontakt z przewoźnikiem obsługującym dany lot. Hubert Wojciechowski zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Apeluje, aby podróżni podporządkowali się. Ona mówi po kontrolą, pod kontrolą. Po polsku trzeba ładnie uczyć się mówić. Z ładną dykcją. My Państwa nauczymy. Podczas 93. miesięcznicy Smoleńskiej mówił, że dzięki zaufaniu powstanie nowa, prawdziwa, niepodległa Smoleńska. Proszę tych wszystkich, którzy nas widzą, słuchają w telewizji, w radiu, to zaufanie. Ufajcie, ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieli nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu Tupolew zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Rosyjscy urzędnicy skarżą się, że są zmuszani do wspierania kampanii wyborczej Władimira Putina. W Petersburgu pracownicy instytucji budżetowych są wykorzystywani do zbierania podpisów obywateli, którzy popierają kandydaturę obecnego prezydenta w zaplanowanych na 18 marca wyborach. Władimir Putin jako kandydat niezależny musi zebrać podpisy 300 tysięcy obywateli uprawnionych do głosowania. Organizacja Wolontariusze Zwycięstwa, która reprezentuje obecnego prezydenta, chwali się, że zebrała już połowę wymaganej liczby. Tymczasem lider opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilja Jaszyn w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia tłumaczył, że rosyjskie władze od lat wykorzystują aparat państwowy do prowadzenia nieuczciwej walki wyborczej. Wybory w Rosji, dawno wybory w Rosji... No u ruskich to ty spodziewałaś się jakiejś kultury? Wiesz, śpiewać, tańczyć w balecie, na pokaz to diabeł robi wszystko, żeby zabłyszczeć. No to, to ludzie dają się nieraz w to wciągnąć. Świadkowie Jehowy, jeszcze raz to się potwierdza, są najinteligentniejsi, bo oni tak, rodzice nie oddadzą dziecka na 100%, żeby państwo wladzielo dzieckiem, prawda? Żeby potem dziecko było tak przejęte tym wszystkim, tym duchem diabelskim, komunistycznym. Proszę Państwa, ja kiedyś to chciałam też filologię, no, studiować na filologii rosyjskiej. Poszłam na takie spotkanie, na szturmowo, proszę Państwa. Jak facet zaczął gadać, że proszę Państwa, to nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj nauczyli języka rosyjskiego i płynnie porozumiewali się w języku rosyjskim, ale tu chodzi o to, żebyśmy pokochali kraj Związku Radzieckiego, żebyśmy kulturę, politykę, historię poznali, żebyśmy tym żyli całym sercem. Ja mówię, nie no, już ja, jako osoba czytająca Pismo Święte, neutralna jak Jezus Chrystus, który powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść, prawda, światu pokój. Nie. Przyszedłem podzielić ojca z dziećmi, synową z teściową. Jest dostępny jeszcze. Coś czuję, tak patrzę się na telefon. Co tutaj mamy? Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Pokłócić, prawda, synową z teściową, że staną się wrogami człowieka
domownicy jego. No to Jezus Chrystus przyniósł miecz, nie takiego pokoju, w sensie, żeby narody dzielić, ale żeby, w sensie pokojowym, ale żeby podzielić i rodziny, i wszystko, żeby były kłótnie, awantury. Oczywiście, że to jest powiedziane w jakiejś takiej no, przypowieści, no bo Jezus Chrystus jest miłością. Albo jak Jezus Chrystus powiedział, kto nie kocha mnie bardziej, prawda, no to nie jest mnie godzien. Może ktoś matkę kochać bardziej, może ktoś ojca kochać bardziej, ale jeżeli nie kocha Jezusa Chrystusa tak mocno, no to nie jest Jezusa Chrystusa godzien. No Jezus bardzo dużo różnych takich, że tak powiem, sztuczek stosował. Taka hiperbola, czyli świadoma przesada, że kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia, kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie miał życia wiecznego. No Jezus różne takie przeciwieństwa stosował, żeby to było bardzo, no, przemawiało do wyobraźni, żeby to było po prostu wymowne. No. Wszystko. I 24 minuty pozostały do godziny. Co by Jezus nie powiedział, musimy to przyjąć, bo to jest bardzo ciekawe też. Tak zastanowić się. Coś wspaniałego. Informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy drugą publicystyczną część magazynu Północ Południa, a w niej wracamy do 93. miesięcznicy smoleńskiej podczas uroczystości. Głos tradycyjnie zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił m.in. Droga naprawy Rzeczpospolitej czasem ze względu na okoliczności jest kręta, ale ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie zmianie, że dojdziemy do celu. A naszymi gośćmi są teraz Marcin Fijołek, portal w polityce.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotr Skwieciński, tygodnik sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, jaki to jest cel, o którym mówił dziś prezes Kaczyński, Marcin Fijołek? Myślę, że pan prezes Kaczyński świadomie i z pełną jakby wiedzą zwrócił się do tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy są zdezorientowani lub też zaskoczeni zmianami w rządzie, do jakich doszło we wtorkowe południe. No bo nie ma co kryć, dla dużej części, no może nie dużej, ale dla sporej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości dymisja ministra Antoniego Macierewicza jest zaskoczeniem. Przez 2 lata była obserwowana opowieść o świetnym ministrze Macierewiczu, który robi wszystkim w armii, który stawia armię na nogi. Tymczasem no, z jakichś powodów do tej dymisji doszło. W związku z tym też jako wydawcy, jako dziennikarze w portalu skojarzonego konserwatywnie prawicowo, no wiemy, że wśród czytelników sporo tego niepokoju. Stąd apel pana prezesa Kaczyńskiego o to, żeby zaufać kierownictwu PiS, że wie co robi, że ta zmiana także w Ministerstwie Obrony Narodowej jest część większego planu i że tak naprawdę ten plan dalej obowiązuje, tylko w nieco zmienionej wersji. Piotr Skwieciński, czy pan zgodziłby się z tą opinią? No, moim zdaniem Jarosław... Nie bądźmy łatwowierni, nie słuchajmy, co powie sąsiad, co powie sąsiadka, co na budowie powie, proszę państwa, jakiś Alfons. Bo tutaj co jeden to jest lepszy. No. I oni często, proszę państwa, na budowie piją wódkę, w rodzinie to rzadko są, tylko pójdą się przespać i tak, no tak myślą ojcowie, tak mężczyźni, tak faceci myślą. No z tego świata. A ten świat jest jaki? Diabelski. Bogiem tego świata jest szatan. Biblia to mówi wręcz. Dlatego oni te Biblię kryli, wiesz, na stosie palili i wraz z ludźmi. Jak kto będzie czytał Biblię, to bowiem wiesz. Chrystus w IV wieku przestał być, proszę państwa, potrzebny ludziom. Ba, był po prostu niepotrzebny. Radio Concita, to KFM Euro. Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Concita, proszę być z nami. Komisja specjalna ogłosiła, że odkryła podobno wybuchy, ślady tych wybuchów, które miały zniszczyć samolot. Kilka wybuchów, które miało mieć miejsce na skrzydle. Jarosław Kaczyński nie odniósł się do tego ani słowa, prawda? Czyli no, innymi słowy, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński
Natomiast powiedział bardzo stanowczo, że właśnie, że miesięcznice się skończą, że 10 kwietnia 2018 roku będzie miesięczniczą ostatnią. No, innymi słowy, powstaje takie wrażenie, które jest zgodne z tym, co miało miejsce do tej pory, mianowicie, że Jarosław Kaczyński postawił już krzyżyk na możliwość jakiegoś udowodnienia, czy przynajmniej przekonywującego uzasadnienia tezy o tym, że na lotnisku Sybiry miał miejsce zamach. I stąd też dymisja Antoniego Macierewicza, Marcin Fiołek. Na pewno jest to część argumentacji, część przyczyn tego, bo jednak główną przyczyną pana dymisji Antoniego Macierewicza to były niepokojące, złe, po prostu złe relacje codzienne między szefem MON a prezydentem Andrzejem Dudą. Do tego nałożyły się złe sygnały wysyłane jednak z armii przez część dowódców, przez część ekspertów. Na to wszystko nałożył się też oczywiście specyficzny gest pana ministra, który nie ułatwiał współpracy. Pojawiały się takie sygnały, że to pan minister będzie, jeśli do takiego czasu gra na siebie, bo to wszystko trzeba było wyczytać razem. Orange żydowski to. Coś się stało, nie mogliśmy tego dokończyć. No pytanie jest otwarte. Co dalej, jakby w 10 kwietnia, to trudno oczekiwać, że 10 kwietnia 2018 roku dojdzie do jakichś przełomowych informacji w sprawie Smoleńca. Jeśli już widziałbym jakieś szanse na wyjaśnienie przyczyn, to w działaniach bardziej prokuratury niż tej podkomisji. Prokuratorzy prowadzą kilka śledztw w sprawie, wysłali odpowiednie próbki do laboratoriów cenionych najlepszych na świecie. To tam, jak się wydaje, można oczekiwać jakiejś informacji, która pozwoliłaby otrząsnąć te sprawy z wątpliwości, które jednak mam wrażenie pozostaną do koniec końców na wiek wieków. Jeszcze jedna uwaga co do dymisji pana ministra Macierewicza. No to jest jednak wpisanie, to odwołanie wpisuje się w taką szerszą tendencję, jaką jak się wydaje przyjął Jarosław Kaczyński, to do pewnego zwrotu w polityce tego rządu i obozu dobrej zmiany, takiego zwrotu ku centrum, może ku nieco bardziej, trochę upraszczając, ucywilizowanej wersji prawie, czy takiej niemieckiej trochę CDU. Nie mówię tutaj oczywiście o polityce migracyjnej, czy myśleniu o Europie w stylu CDU, ale może jeśli nie CDU... No także to szatan, diabeł posługuje się, proszę Państwa, różnym sztucznym narodem wybranym, z którym Jahwe to już dawno nie ma nic wspólnego. Pamiętacie Państwo, jak Żydzi poszli do Babilonu, do niewoli na 70 lat, to już nie było tego obłoku nad Arką Świętą Przymierza w miejscu najświętszym. Czyli, że już Jahwe nie opiekował się narodem żydowskim i doszło w roku 70 do całkowitego krachu, anulowania narodu teokratycznego. Już Jahwe nie kochał go. Jedną niespodzianką czy znakiem zapytania jest dla mnie tylko to, skąd się wzięło tak duże zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego, no ale może tutaj Piotr Kieciński znajdzie tę odpowiedź, bo ja mówiąc szczerze, nie wiem skąd się wzięło to zaufanie. To w takim razie to jest pytanie do Piotra Skwiecińskiego i jedno ode mnie w kontekście dymisji Antoniego Macierewicza. Dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński dziękował Antoniemu Macierewiczowi, tłum też skandował jego imię. Czy ten obóz Zjednoczonej Prawicy pomimo dymisji ministra Macierewicza się utrzyma, czy jednak możemy się spodziewać jakiegoś rozłamu? Moim zdaniem się utrzymam. Nie wydaje mi się, żeby Antoni Macierewicz, Antoni Macierewicz jest człowiekiem inteligentnym i nie wydaje mi się, żeby uległ przekonaniu takiemu, że oto stoją za nim jakieś ogromne zastępy wyborców czy działaczy. I moim zdaniem oni zostaną w PiS-ie w tym momencie w każdym razie, natomiast będą wewnętrznie krytykować, będą starali się stworzyć atmosferę taką, że oto nastąpiła tutaj, że rewolucja została zdradzona, prawda? Że no właśnie również i wracając na moment jeszcze do tego Smoleńska, że jeśli by w ostatniej chwili zadano przed wyjściem do prawdy zadano cios nożem w plecy i gdyby Antoni Macierewicz pozostał na swoim stanowisku, to nożem w plecy? Na moment już nie dowiedzieli, prawda? Myślę, że to będzie tego rodzaju sytuacja. No
Natomiast ja zwróciłbym uwagę na fakt, że pożegnali się do ministrowie z takim tożsamościowi, czyli bardzo i kojarzeni właśnie z konfliktem i z radykalizmem. Mówię tu oczywiście o samym Macierewiczu i mówię również o ministrze Janie Szyszko. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o dymisji Macierewicza, tak. Również gdzie nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. I proszę być z nami. Dla tego radykalnego elektoratu PiS, ale bardzo starał się ją być, prawda? To znaczy w ilości jego rozmaitych wypowiedzi, w ogóle nie pasujących do funkcji ministra spraw zagranicznych, wyjątkowo radykalnych też można... Bardzo dużo jest. Rzeczywiście, to jest bardzo konkretny, bardzo konkretny kierunek zmiany. To jest rzeczywiście kierunek zmiany na uspokojenie i na wyciszenie. I tutaj musimy stawiać kropkę. Piotr Skwieciński, Tygodnik Sieci, Marcin Fiołek, portal w polityce.pl. Byli gośćmi magazynu Północ Południe. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. Ma prawo do zabezpieczenia społecznego. A my w magazynie pozostajemy przy temacie rekonstrukcji rządu. Także obywatel bez pracy ma prawo do zabezpieczenia. Takie zabezpieczenie, że wiesz, każdy tylko o swoje walczy, myśli. System zabezpieczenia społecznego obejmuje m.in. cały zespół działań w zakresie ubezpieczeń społecznych, świadczeń o charakterze zaopatrzeniowym, świadczeń opiekuńczych, świadczeń związanych z ochroną zdrowia, świadczeń związanych właściwie z rehabilitacją jako elementu tego systemu ochrony zdrowia. Ponadto każdy obywatel ma prawo do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadkach trudnych, tych kryzysowych, każdy człowiek ma prawo do korzystania z pomocy społecznej jako tak zwany beneficjent. Artykuł 33, drodzy Państwo, wyraźnie określa, na czym polega ten system zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, dywagując, można powiedzieć, że to obowiązkiem państwa jest przede wszystkim stworzenia jak najbardziej właściwego, korzystnego systemu zabezpieczeń społecznych, tak, ażeby każdy obywatel w potrzebie mógł skorzystać z różnej formy zabezpieczenia społecznego, jak najbardziej odpowiadającego jego trudnej sytuacji życiowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ właściwie czasami tak na co dzień, prawda, martwimy się, że praktycznie pozostajemy sami, że nikt nam nie pomoże, że pozostaje tylko iść pod przysłowiowy most albo zawiązać sobie oczy i rzucić je w czeluści właściwie wiślane czy też jakiejś innej rzeki. Nie o to wcale chodzi. Państwo ma obowiązek troszczyć się o każdego obywatela, niezależnie od sytuacji takiej, w jakiej się znajduje. Czy to wynika z jego winy, czy też nie wynika to z jego winy wprost, taki obowiązek na państwie istnieje. Kto realizuje właściwie te świadczenia związane z systemem zabezpieczeń społecznych? Wokół jakich organizacji system zabezpieczeń społecznych się przewija? Przede wszystkim wokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wokół KRUS-u, wokół Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wokół Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Czyli można powiedzieć dwie ubezpieczenia, ale nie Ministerstwo Pracy i Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Proszę Państwa, jak już wskazywałem poprzednio, w jednym z artykułów Konstytucji są wyszczególnione różne formy zabezpieczeń społecznych. Chciałbym przede wszystkim przejść do jednej i najważniejszej. Mówimy o takim świecie bardziej sprawiedliwym, żeby troszczono się o ludzi. Ubezpieczeń społecznych. Kto z nas. Bo to widzicie Państwo, że człowiek bardzo chętnie jeden drugiego to by wykorzystał,
A tam o zabezpieczeniu to nawet nie ma co gadać. Każdy doświadczał takiego czy innego kryzysu socjalnego. Każdy znajdował się w dosyć trudnej sytuacji i korzystał właśnie ze świadczeń związanych właśnie z taką formą zabezpieczeń społecznych. Należałoby tylko właściwie określić. Także o czym dzisiaj, proszę Państwa, mówiłyśmy? Cały dzień mówiłyśmy dzisiaj o wielkiej głupocie banku Euro, Eurobank, że same pracowniczki w banku Euro tak reklamują i tak mówią, że ten bank Euro jest bardzo głupi. No, ja byłam wczoraj, proszę Państwa, ona przegląda wszelkie zapiski w banku, dane, cyfrowość i mówi tak, że tam brakuje 90 chyba 1 groszy, żeby system pożyczkowy zadziałał. Ja mówię, no nie wiem, może by mi się tam wpłaciło o tyleż mniej, może to rzutuje. Ona mówi, właśnie. Ja mówię, to ja to opłacę. Ale teraz wiecie Państwo, jak po godzinie 14 coś opłacamy, to dzisiaj wcale nie dojdzie. Dojdzie to dopiero następnego dnia. Czyli kilka opcji, to trzeba sobie odłożyć do dnia następnego. Ja przesyłam tu pewną kwotę do, proszę Państwa, sądu w Ełku. Też nie mogę tego zrobić na banku Euro, ponieważ jeden z telefonów, którego numer i konto zawsze mogło potwierdzić przelew, chociaż nie zawsze to było wymagane, ale akurat jest to tutaj wymagane, ten telefon już odszedł w wieczną niepamięć, że nie ma tego numeru. I teraz, żeby drugi numer mógł to potwierdzać każdy przelew, to trzeba się udać do banku i podać ten telefon, żeby go zarejestrować, bo tam był podany tylko jeden taki, który właśnie już odszedł w niepamięć. I na infolinii tego się nie dało zrobić, a przecież przelew jest przelewem, a to, co go potwierdzi, to ja nie zawsze muszę chcieć tego. I mówię, że ja nie chcę tu nic potwierdzać. To jest taka kwota 20 zł, żeby cały spadek był przelany na moje konto. Nie potrzeba. 20 zł, jak nie przejdzie, to ja jeszcze raz to wyślę. Nie, nie mogę wysłać tych 20 zł, bo tego numeru nie ma, który by mógł zaakceptować, poprzeć, potwierdzić. Nie ma. To więc trzeba koniecznie jutro iść do banku. A dzisiaj ja oczywiście, że nie mogę pójść do banku z przyczyn oczywistych, przecież my też pracujemy, prawda? Już wcześniej ta dziewczyna mówiła, że tutaj by tak, żeby tak wpłacić na to konto 15 zł, to by była już wypożyczka, no bo ten bank Euro specjalizuje się w pożyczkach i jak ludzie przychodzą, bardzo dużo pożyczek ludzie biorą, to mówią, że Euro jest bankiem bezkonkurencyjnym. No ale widzicie Państwo, to, że ktoś komuś pożyczki daje, to wcale nie znaczy, że jest najlepszy. Bo z tego, co ja tutaj wiem, wynika, że ten bank Euro jest tak głupi, że głupszy jest niż ustawa przewiduje. Do jutra czekam, dam ten nowy numer i wszystko będzie na nowy numer. Poza brakiem pracy, by tą pracę podjął, prawda? W związku z tym trzeba by było, ażeby, no dobrze jest, jeżeli w państwie istnieje pełne zabezpieczenie, pełne pokrycie, czyli istnieje tyle stanowisk pracy, ile jest chętnych do podejmowania pracy, ile jest chętnych tych, którzy pracują. Ja już mówiłem, jakie korzyści wynikają z tej pracy, teraz tylko podkreślam, że
że również właściwie niezbawienne dobra jest praca chociażby z tego tytułu, że odprowadza się składki na ubezpieczenia, a te ubezpieczenia społeczne jako takie gwarantują wypłatę świadczeń, gwarantują, podkreślam, bo tutaj to ma charakter roszczeniowy, prawda, pracownik może dochodzić swoich roszczeń w sądzie, czyli że opłacanie składek jako takie gwarantuje, czy ubezpieczenia gwarantują, że pracownik otrzyma właściwie stosowne zaświadczenie, jeżeli właściwie no, będzie dotknięty, jak to się używa w terminologii polityki społecznej, właśnie tego rodzaju przykrym wydarzeniem. Poza ubezpieczeniami społecznymi wspominałem, że inną formą zabezpieczenia społecznego są ubezpieczenia zdrowotne. Ubezpieczenia zdrowotne, czyli ochrona zdrowia właściwie każdego obywatela. I również ochrona zdrowia, to ubezpieczenie zdrowotne, jest zamieszczone w najważniejszym dokumencie, właściwie czyli w naszej konstytucji. Pisze tam wyraźnie w artykule 68, że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia dotyczy finansowania i organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Póki co właściwie nie ma jeszcze prywatnych ubezpieczeń, nie ma innych, prawda, jeżeli ktoś chce się leczyć właściwie, to może liczyć na państwo. Państwo właściwie zabezpieczy bezpłatne leczenie danym jednostkom. Oczywiście będą tutaj różnego rodzaju dywagacje, jak państwo wywiązuje się tych obowiązków w kontekście teraz tych strajków rezydentów, w kontekście właśnie pilnego, ogromnego zapotrzebowania na pielęgniarki i tak dalej. Cały ten proces, prawda, teraz widzimy, oglądamy, wydajemy swoje sądy i osądy, bo każdy ma prawo jako wolny obywatel w Polsce właśnie dyskutować na powyższe tematy. Ja tylko właściwie tutaj wyraźnie podkreślam, że państwo ma obowiązek leczyć, odpowiadać za ochronę zdrowia wszystkich obywateli i miejmy nadzieję, że uparamy się właściwie z tym problemem ochrony zdrowia, tak? Ażeby w najbliższej przyszłości każdy obywatel mógł leczyć się właściwie bezpłatnie w placówkach państwowych. Jeżeli chodzi właściwie jeszcze może tak króciutko, co nam właściwie ochrona zdrowia, co nam placówki zdrowotne oferują w ramach tego ubezpieczenia zdrowotnego. Ano przede wszystkim są też świadczenia związane z zachowaniem zdrowia, czyli profilaktyka, zapobieganie chorobom, urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja, zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczanie, to zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Skąd się biorą pieniądze na ubezpieczenia społeczne? Przepisy wyraźnie stanowią, że właściwie ubezpieczalnie pobierają właściwie na ten cel i przekazują to do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 9% składek od naszych zarobków. 9% jako takich wędruje poprzez ubezpieczalnie do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i jest przeznaczone na cele lecznicze, na utrzymanie ochrony zdrowia szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Do ubezpieczeń zdrowotnych warto wiedzieć, że zaliczamy także rehabilitację jako taką, czyli rehabilitacja lecznicza, która właściwie spełnia cały szereg zadań, a przede wszystkim ma na celu walczyć, poprawiać, eliminować bądź łagodzić stopień niepełnosprawności, albo też właściwie no, doprowadzić do pełnej regeneracji sił fizycznych oraz psychicznych i często tego doświadczamy. Wiemy, że właściwie czasami stajemy na komisjach lekarskich, wtedy komisja lekarska, prawda,
kieruje nas do sanatorium uzdrowiskowego i tam właściwie no, jedziemy gdzieś, prawda, oczywiście państwo pokrywa koszty, prawda, przejazdów jako takich najtańszym środkiem komunikacji i właściwie korzystamy właśnie z rehabilitacji leczniczej, która ma na celu poprawę stanu zdrowia danej jednostki, tak by mogła ona albo powrócić do pracy, albo podjąć pracę w jakimś innym charakterze, albo też po prostu no, mieć poparcie, prawda, i otrzymywać rentę w ostateczności już inwalidzką. Jeszcze inną formą właściwie zabezpieczeń społecznych jest technika zaopatrzeniowa, która dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych i służb mundurowych, prawda, czasami one są bardzo kontrowersyjne, nie będziemy tutaj jeszcze nad tym tematem zastanawiać, nie będziemy dywagować, ponieważ można powiedzieć, że jest to forma w pewnym sensie marginalna, czyli zaopatrzeniowa, technika zaopatrzeniowa. Można tutaj też jeszcze właśnie wymienić zaopatrzenie w leki, prawda, te wszystkie upusty na leki, środki właściwie ortopedyczne i tak dalej. Też tutaj można powiedzieć i też wiedzieć o tym trzeba, że technika zaopatrzeniowa jest także bliska innym obywatelom, nie tylko służbom mundurowym. Inną jest już ostatnią formą zabezpieczeń społecznych jest pomoc społeczna. Pomoc społeczna jest elementem systemu zabezpieczenia społecznego, która obejmuje przede wszystkim no, cały szereg osób, które właściwie z różnych względów albo nie mogą korzystać z ubezpieczeń społecznych, tych świadczeń ubezpieczeń społecznych, albo te świadczenia są za małe, albo też właściwie no, dane osoby znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i pomóc sobie nie mogą. Pomoc społeczna funkcjonuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Tam szczegółowo można sobie czytać, prawda, jakich form pomocy społecznej można korzystać. Oczywiście na terenie całego kraju funkcjonuje cały szereg organizacji jako taki, czyli ośrodki pomocy społecznej i innych miejsko gminnego środku pomocy społecznej. Można tutaj wskazywać także na powiatowe centra pomocy rodzinie, na powiatowe centra mocy, czyli miejskie ośrodki pomocy rodzinie i tak dalej. Ale przede wszystkim jeden jest fakt. Moi najdrożsi słuchacze, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że opieka społeczna, pomoc społeczna często nazywana opieką społeczną, choć prawidłowa nazwa jest pomoc społeczna, ona nie dopełnia i nie gwarantuje tak właściwie no, pokrycia strat tych kryzysów, kosztów, prawda, związanych z zaistnieniem danych kryzysów, jak ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia społeczne można założyć w pełni rekompensują utracone dochody związane właśnie z tym, że COVID jest pozbawiony z różnych względów, na przykład podczas choroby. Ośrodki pomocy społecznej otrzymują pewną pulę pieniędzy, którą starają się rozdysponować w sposób jak najbardziej prawidłowy. Radio starają się przede wszystkim w oparciu o dochodowe, w oparciu o lustrację zawodowe jako takie na miejscu, gdzie dana jednostka przebywa, w oparciu o wywiady środowiskowe. Starają się rozdysponować te pieniądze w sposób jak najbardziej prawidłowy. Ale wiadomo, że są to tylko organizacje, znaczenie sportu w funkcjonowaniu narodu i państwa. Jak przekonywał Andrzej Duda, sukces polskiego sportowca to także sukces naszego państwa. Tak, naszego państwa, proszę pani. Zobaczymy, jakie postępy są w tej linii myśli, bo teraz trzeba pomagać. Roszczeniowego, czyli jako takie świadczenia nie mogą być zaskarżone w sądzie. Sprawy związane z przydzielaniem świadczeń czy pomocowych, pomocy społecznej nie ma tego charakteru roszczeniowego, czyli nie o, o takich roszczeniach z reguły nie decyduje sąd. Zatem właściwie jeszcze można tylko co dodać. Pomocy społecznej też się kieruje rodzajem, formą
rodzaj, forma i świadczeń jako takich, no przede wszystkim zależy od tych osób, które nazywają się pracownikami socjalnymi w ośrodkach pomocy społecznej właściwie, i to one decydują, która z form pomocy będzie jak najbardziej prawidłowa. Wreszcie właściwie pracownicy pomocy społecznej odpowiedzialni są za to, ażeby opracowywać specjalne kontrakty, takie umowy pomiędzy beneficjentem pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, i niejako pracownik socjalny jest odpowiedzialny za wyprowadzenie danej jednostki spod jego podopiecznego z tego zaklętego kręgu niemocy, zaklętego kręgu osób beneficjentów pomocy społecznej. Wreszcie trzeba jeszcze tylko dodać, że pomoc społeczna to nie tylko świadczenia materialne, to są różnego rodzaju usługi, to jest pomoc w umieszczeniu osób w domach pomocy społecznej, ale wreszcie właściwie jest to szeroko pojęta praca socjalna, która obejmuje między innymi te kontrakty, o których też mówiłem, prawda? No i przede wszystkim jest to tak zwane wzmacnianie psychiczne. Każda osoba właściwie, beneficjent pomocy społecznej, można wierzyć czy nie wierzyć, ale przeżywa swoje dramaty. Wiem, że właściwie wiele osób, jeżeli idzie i prosi o pomoc społeczną, czyni to z wielkim bólem, czyni to z wielkimi przeżyciami. Społeczeństwo polskie jest ambitne. Jeżeli nie musi, to nie prosi. W związku z tym praca socjalna jako taka, pomoc psychologa jest bardzo potrzebna beneficjentom i na taką pomoc też mogą osoby liczyć. No i tak podsumowując moje dzisiejsze wystąpienie, moi słuchacze, trzeba dokonać reasumpcji. Ta reasumpcja, podsumowanie, inaczej mówiąc, będzie moje następujące. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że obecnie obowiązujący system zabezpieczenia społecznego no nie jest w pełni wystarczającym. On jeszcze ma swoje mankamenty. Życie przynosi problemy, nowe problemy. Jedne może się, z nimi się już uparaliśmy, z innymi jeszcze nie. Nie jest doskonały, stąd wieczna potrzeba korekty obecnego systemu zabezpieczeń społecznych na bardziej prawidłowy. Druga jako taka właściwie no, racja, drugi wniosek właściwie, który wypływa z dzisiejszego mojego wystąpienia, to przede wszystkim no, trzeba dążyć do tego, ażeby każdy obywatel miał świadomość, każda jednostka, która boryka się z problemami, która jest zagrożona społecznie, która właściwie jest dotknięta, jak już mówiłem wielokrotnie, problemami społecznymi, ryzykami socjalnymi, ażeby znała swoje prawa, ażeby wiedziała, że nie jest samotna, że bo ten dramat bycia samotnym, skazanym na to, że mi już nikt nie pomoże, jest czasami okrutny, trudny i wcale on nie musi istnieć. Trzecia sprawa właściwie to jest taka. Mój wniosek jest taki. Doświadczamy teraz coraz bardziej skutków globalizmu, globalizacja, wzajemne przenikanie myśli technicznych, środków jako takich, osiągnięć technicznych, no i przede wszystkim także właściwie przenoszenie czasami całego potencjału maszyn, tworzenie zakładów pracy w miejscach, może na innej czy w innej części kuli ziemskiej, tam gdzie właściwie są najlepsze warunki właściwie tworzenia nowego przemysłu, nowych zakładów pracy. Pozostają czasami takie rzeczy, takie właściwie taka sytuacja, że ta globalizacja może czasami godzić i przede wszystkim skutkować ogromnym bezrobociem jako takim. W związku z tym obowiązkiem państwa, prawda, jest przede wszystkim tworzyć miejsca pracy u nas. Praca, praca, jeszcze raz praca, nasza autonomiczna w naszych polskich zakładach pracy, praca z akcentem innowacyjności, praca godna, praca dobrze opłacana, praca właściwie, której efektem są produkty dobrze sprzedawane na wszystkich rynkach świata. No i jeszcze jeden wniosek jako taki chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jeżeli już analizowaliśmy tą sprawę i pomocy społecznej, bo to jest jedna forma zabezpieczeń społecznych,
ponadto to, że pomoc społeczna udzielana przez władze publiczne nie może wyręczać jednostki z troski o własny byt. Człowiek powinien być kowalem swego losu. Oczywiście są osoby takie, które sobie pomóc nie mogą, ale obok ludzi, którzy starają się w różny sposób, prawda, zabezpieczyć swój byt, czasami uniezależnić się, nie korzystać z pomocy społecznej, jest szereg ludzi, niebieskich ptaków w cudzysłowie, którzy bazują na tym, że państwo jest hojne i czerpią właściwie nie tylko całymi garściami. No czasem państwo musi być hojne. Które może w mniejszym stopniu im się należą, jak też innym. Zatem właściwie pomoc nie może też uzależniać po beneficjentów, nie może właściwie mieć charakteru biernego. Tutaj przede wszystkim każdy pacjent, każdy beneficjent powinien wykazywać się ogromną aktywnością w zakresie poszukiwania pracy, w zakresie przekwalifikowywania i przede wszystkim no, o zaistnienie jako pełnowartościowy obywatel w społeczeństwie, człowiek, który walczy o to, ażeby nie był wykluczony na margines życia społecznego. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję panu, panie profesorze, za ten wykład, tak bardzo szeroki i kompetentny. Widzimy, jak jest to złożona rzeczywistość, ta kwestia zabezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa społecznego. Dziękuję panu, że też pan wydobył z tego systemu i prawnego, politycznego, ekonomicznego, również człowieka, że tam było też, to widać, ten wymiar przeżywania, dramatów, dylematów. Bardzo złożona kwestia. Drodzy państwo, zapraszam teraz do rozmów, do pytań na naszej antenie z naszym gościem. Przypomnę, jest nim pan profesor Andrzej Mielczarek, kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a więc specjalista z zakresu polityki społecznej. Polityki, trzeba mówić ładnie, z akcentem, wyraźnie, nawet jeżeli nie wyraźnie, to z akcentem, bo to ważne. Polityki, polityki, ani akcent, ani gdzieś te lityki. Polityki. Bo przecież nie polityki. Dla słuchaczy używających telefonii w naszej. Nie wiem, to ksiądz kiedyś jak mówił, to ludzie płakali, a teraz to się śmieją. Są zrażeni ludzie, że sami lepiej mówią, sami więcej wiedzą od księdza, logicznie myślą, czy bardziej logicznie. No niestety, czasy się zmieniły, proszę państwa, i tyle. Czasy się zmieniły.